Politechnika Białostocka produkuje ochronne przyłbice, które są przekazywane szpitalom i placówkom medycznym w województwie. Akcje materiałowo i finansowo wsparły lokalne firmy. Do szpitali trafiło już 200 przyłbic. Przyłbice to w tej chwili oprócz maseczek i rękawic najbardziej podstawowy sprzęt ochronny dla lekarzy, którego brakuje. Ich produkcją zajął się Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Jesteśmy w stanie ponad 200 w ciągu dnia takich przyłbic wykonać. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu przede wszystkim pracowników Wydziału Mechanicznego, a w tej chwili również Wydziału Budownictwa, który włączył się po to, aby czyścić, pakować, dezynfekować nasze przyłbice. Najpierw przyłbice były drukowane na drukarkach 3D. Jednak to, jak tłumaczy Szczepan Piszczatowski z Wydziału Mechanicznego, zajmowało zbyt dużo czasu. Drukowanie na drukarce 3D jest bardzo wolną metodą i wiele ludzi się w to angażuje dzisiaj w Polsce i chwała im za to. Natomiast my tutaj postanowiliśmy włożyć w to dużo więcej naszej ręcznej pracy, naszych umiejętności, naszych kolegów, po to, aby produkować tych przyłbic zdecydowanie więcej i szybciej. Wspieranie szpitali nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc lokalnych firm, które dostarczają niekiedy nawet darmowe materiały. Inne firmy dają zniżki, a jeszcze inne wspierają finansowo. Ta współpraca sprawia, że lekarze mogą bezpiecznie zająć się tymi, którzy w tej chwili zmagają się z koronawirusem.